Witam wszystkich bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku sezonu 7 Minecrafta na modelu zębie Safe Mode. Dzisiaj będziemy realizowali kolejny projekcik. Czemu tutaj jest dziura? Chciałem zapytać tylko z ciekawości. Stone, trzeba to zakryć, bo oczywiście znając moje kochane szczęście, zaraz tam wlecę po prostu i będę uczył się latać, dlatego też raz zamienimy się w formę batka, żeby tutaj na takiej przygody nie było, że my zginiemy tutaj w pewnym momencie. Tak, przechodzimy do motywacji mechanik, gdyż dzisiaj chciałem tylko się zająć moimi orami. Kurczę, dosyć sporo ich tutaj mam za każdym razem i szczerze mówiąc ja ich tutaj nie przetwarzam. Oczywiście tutaj Luna spróbował je wrzucać tutaj do naszego systemu, ale on tak zjadał nas cały układ. Znaczy ten mój układ, że naprawdę to nie miało większego sensu. Po prostu wszystko tutaj dosłownie się rozjeżdżało jak tylko ten układ razy 5 się uruchamiał. Dodatkowo jeszcze wyłączyłem naszą wieżę, jak tutaj widzicie, zabrałem tego klocka, gdyż ładowanie tego kolosa powodowało u mnie lagi, jak dobrze pamiętacie, dlatego też postanowiłem, że kurczę, nie usuwam go całkowicie, nie będę z niego korzystał, przynajmniej na razie. Razy 5 surowców już nie potrzebujemy, mamy ich tak dużo, że damy sobie tutaj spokojnie radę bez nich. Oczywiście tutaj jeszcze w grze jest Krzychu, tak jest, nagrywam, pozdrów. Jak oczywiście masz taką ochotę i chęci. Dobra, my potrzebujemy więcej stona, potrzebuję wykonać sobie jeszcze jedną platformę, na której oczywiście zbudujemy ten nasz układ, czyli układ do potrajania surowców. Ci, którzy oczywiście nie widzieli, jak to wykonywać, to z miłą chęcią wam to zademonstruję. Będzie układ dosyć prosty i przyjemny. Oczywiście proste i przyjemne układy mają to do siebie, że mogą się wydawać dla niektórych zbyt proste. Prawda? Ale ja stworzę wam taki układ, który będzie w pełni samowystarczalny. Oczywiście w pełni to może jest za duże słowo, ale na pewno w większej części on będzie samowystarczalny, więc nie będzie większych problemów. Tak, jak widzicie, na serwerze moim zapanowały leciutkie lagi. Ja już je mniej więcej opanowałem, także jest w miarę spoko, ale będę próbował przerzucić serwer na singla. Zobaczymy, jak on sobie będzie radził. Oczywiście mój komputer, jak wiecie, jest troszeczkę lepszy niż ostatnio. Dlatego myślę, że na singlu będzie mi ta mapka troszeczkę lepiej chodziła. Chyba, że uda mi się zlokalizować, co dokładnie mnie tutaj tak laguje, bo naprawdę póki co nie mogłem tego za bardzo tutaj skombinować. Jest kilka oczywiście sugestii. Ja oczywiście podejrzewam jak zawsze Krzycha, bo Krzychu to jest kurczę takie wielkie zło. Tak, pozdrawiam Krzycha. Nie no, żartuję sobie oczywiście, prawda? Żeby później nie było, że kurczę, ja tutaj podejrzewam wszystkich ludzi, ja jestem zły człowiek, chociaż że zły człowiek jest to, że chyba każdy tak coś sugeruje, więc nie wiem o co kaman tak naprawdę. Ja jestem bardzo miły człowiek. Okej, to trzeba oczywiście oświetlić, żeby to nam się znane mopki nie pokazała, że już nie mam tych latarni, nie chcę się na razie ich wykonywać, więc weźmiemy sobie zwykłe torcze i po prostu tam je umiejscowimy. F7, żebym widział oczywiście, gdzie mogę je postawić. Tylko w tamtym miejscu, jak miło, więc postawimy torcze w ten sposób. I no prawie w ten sposób. Okej, zabudowały całość, ale w razie czego jeszcze tutaj zrobimy. Nie, to wygląda strasznie nieestetycznie, wam powiem. Strasznie nieestetycznie to się prezentuje, dlatego też glowstone? A czemu by nie? Mam go tak dosyć sporo. Tamta maszyna została chyba wyłączona, z tego co tutaj mi mówiono. Tak, została wyłączona, bo glowstone troszkę się zasypaliśmy. No ale dobra, póki co na razie można sobie pozwolić na wyłączenie tej maszyny. Później jak najbardziej ją uruchomię, gdyż ona jest bardzo fajna, bardzo przyjemna i surowce pozyskiwane z niej na pewno nam się kiedyś przydadzą, więc czemu by ona miała mnie chodzić? Dobrze, teraz potrzebujemy kilka maszyn, które będą więc niezbędne do naszej pracy. Oczywiście modyfikacja mechanik to będzie wchodziła w grę. Potrzebujemy nie hit generator, tylko potrzebujemy to. Elektrolizę separator. Jak widzicie, większość surowców oczywiście mam już powykonywanych, więc tutaj nie ma większego problemu. Ojojku, mam tylko jeden taki mogę wykonać. Jeden taki to będzie za mało zdecydowanie. Co ja potrzebuję? Iron Dusta. Ironik do nas, kochany, chodź tutaj i wrzucę ciebie do naszej sekcji crusherowej, żeby ciebie tutaj przejechali, pohartowali to ciebie troszeczkę, żeby jednak ten proszek nam tutaj się uzyskał. Co dalej będziemy potrzebowali? Oczywiście z basic factory sobie powykonujemy te advance i tutaj potrzebujemy wersję crusherową. I jeszcze kilka innych. Purifikator jest nam potrzebny bodajże. Dobra, więc ja to wykonam i do was za momencik wrócę.
Dobra, i teraz wykonamy wszystko, jednak tak po dłuższym zastanowieniu wykonam każde z tych urządzeń, ale w wersji tej basicowej. Dlaczego tak? Gdyż jak dam im troszeczkę tutaj upgrade, oczywiście one będą sobie spokojnie radziły z tą wydajnością, więc tak samo nie wiem, czy jest sens bawić się aż tak bardzo w tej, nie wiadomo jak tu szybkie te układy, jak możemy wykonać troszeczkę wolniejsze, a i tak czy siak to będzie nam się wykonywało bardzo przyjemnie. Więc dobra, mamy dwa separatorki, mamy cztery nasze maszyny niezbędne do tego układu. Później może tutaj będzie jeszcze więcej, a to zobaczymy w praniu, jak to nam wyjdzie. I potrzebujemy hydrogen generator. Po co takie coś ci safe mode będzie potrzebne? Otóż już wam tłumaczę. Nasze układy, które teraz będziemy budowali, będą wykorzystywały wodór. Wodór? Dobrze mówię? Hydrogen, oksygen będą wykorzystywały. Oksygen będą wykorzystywać. Hydrogen będzie szedł tutaj. Czekajcie, czy tutaj bzdury gadam? Chyba dobrze mówię to. Czekajcie, muszę oczywiście to przebalać, żeby wiecie, nie było, że fail jakoś jeszcze raz. Tak, oksygen idzie do purifikatora, więc dobrze powiedziałem, tu uzyskujemy razy 3 tego surowca. Czy to jest podobny układ jak tamten, tylko że on jest razy 3, tamten jest razy 5, tak? Ale jest o wiele większy przez to tak samo, no... Troszkę jest gorszy w utrzymaniu, tak wam powiem szczerze. Dlatego ja jak najbardziej wolałbym jednak taki mniejszy troszeczkę układzik, a też będzie produkował dosyć ciekawą ilość surowców i też nie będziemy tutaj mieli większych problemów z utrzymaniem go przy życiu, jak się mówi. Alojki jeszcze jedną sztukę potrzebuję. Oczywiście tutaj aloje się już nam tworzą, puściłem je w autocraftingu, ale oczywiście potrzebuję ich tutaj cały czas jeszcze więcej. Teraz potrzebujemy rurki transportowe. Oczywiście, czy gaz tak będzie nam potrzebny? Wydaje mi się, że chyba nie. Tu będzie doszło dokładnie tyle, ile dokładnie potrzebujemy. Potrzebujemy troszeczkę oczywiście kabli do przeprowadzenia naszej cieczy. Naszych atomków, nie wiem, które tutaj można nazwać. Oraz będziemy potrzebowali zasilania. I użyjemy oczywiście standardowo tej samej modyfikacji, żeby to oczywiście jakoś ładnie się prezentowało. Mógłbym wyglądać oczywiście te lepsze kable, one są droższe, więc na razie nie widzę sensu. Wykonam sobie jeszcze więcej aloi, gdyż później oczywiście jak najbardziej będę z tej modyfikacji jeszcze korzystał, więc one mi się tutaj na pewno przydadzą. Teraz przejdźmy już do naszej całej zabawy, tylko pierw przydałoby się coś wszawać, bo jak coś zaraz spadniemy, to będzie zabawnie. Aha, przepraszam, nie podłączyłem jeszcze naszego układu tutaj, żeby widział, czyli nasz układ logistyczny nie jest podpięty z naszym układem AE, więc przydałoby się też stworzyć jeszcze tutaj wirelessa, więc może później takie coś sobie tutaj jeszcze wykonamy na sam koniec tego odcinka. Zobaczymy, jak z czasem będziemy tutaj dysponowali. Teraz zamontujmy sobie te dwa układy. One będą potrzebowały jeszcze wody, więc akumulator, jaki mi się przydał, nie ma. To może rezerwuar. Rezerwuar tutaj nie mam, ale może będę miał możliwość jego wykonania dosyć prostego i to nie będzie stawiało mi tutaj większych problemów. Jest to modyfikacja oczywiście extra cel, extra utilis. Utilis? Extra utilis? Dobrze, mówię, czy już kurczę coś mnie w główkę strzeliło o tej godzinie? Nie. Tutaj jest rezerwuar. Jak najbardziej zobaczymy sobie, czy możemy to wykraftować. Nie, brakuje nam kociołków. Kociołki są tanie. Dwie sztuki kociołków potrzebujemy i cztery dostaniemy. Nie, dostaliśmy tylko jeden. Potrzebujemy fuzjon kwarcu. Chyba, że możemy coś innego z tego użyć. Nie, nie możemy. No i dobrze, rezerwuar jest już gotowy, więc teraz tutaj przejdziemy do budowy. Tutaj jest środek, żeby tak właśnie ustawiłem to tak na pałę troszeczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Czyli ustawiłem to całkowicie na pałę. To co nie powinno być w tych miejscach. Oczywiście tak, ja na surowce się teraz już nie patrzę, gdyż mam ich troszeczkę sporo. Więc jak najbardziej możemy sobie pozwolić na takiego oto myka. Dobra, nasz rezerwuar stanie sobie w tym miejscu. Oczywiście lekko wysunięty do przodu, żebym go tutaj widział i mógł tutaj operować troszeczkę w nim. I tworzymy oczywiście skrzyżowane źródełko wody. Kolejno kładziemy nasze separatory, które z tego oddzielą nam oksygen oraz oddzielą nam hydrogen. Teraz tylko jak ja tutaj umieszczę, tu miało rączki i nóżki. Powiedzmy idealnie przed. Mogłoby być teoretycznie.
Teraz tylko strony musimy dobrze ustalić. A nie, muszą być podpięcia od boków, więc w ten sposób tego nie możemy zamontować. Potrzebujemy jednak normalne ułożenie, więc to ściągamy, ściągamy to również i położymy je na sobie. Ale skoro mają być na sobie, żeby to ładnie wyglądało, położymy to bardziej z boku. Jeden i drugi. Oczywiście obróć się w naszym kierunku, bardzo pięknie teraz wyglądasz. W kolejnym kroku tam montujemy oczywiście im dopływ wody, który pójdzie z tej oto strony. Tutaj musimy zamontować serwo, to was oczywiście nie dziwi całkowicie. Dajemy wyjście surowców, wyjście naszej wody i tutaj woda już jest doprowadzona. Teraz gdzie co ma podążać? Po stronie prawej chciałbym, żeby ulatniał się, a nie mogę ustawić co? Separator. A tu potrzebujesz jeszcze prądu. A no właśnie, kurczę, że takie problemy tu muszę wskiwać teraz, akurat w tym momencie. No dobra. Dobra. Akceptuję to, że tutaj będzie troszkę więcej zabawy. Więc ty, mój kolego drogi, będziesz zamontowany w tym miejscu. I tak samo jak poprzednio, dostaniesz tutaj doprowadzenie swojej wody i oczywiście wypompowanie. Więc teraz oba będą chodziły całkowicie niezależnie. Teraz z tego też powodu do obu muszę doprowadzić prąd. Prąd oczywiście z tamtego układu pójdzie, bo bliższego nie ma dla nich za bardzo. Więc potrzebujemy kable z Ender IO. Co pan tutaj robi? Gin, dziękuję. Troszkę się dziwię, że tam jakiś potworek był, bo kurczę, u mnie przecież potworków nie ma przeważnie, więc tak samo, Energy, podstawowe te kabelki, wykonajmy ich troszeczkę więcej, one się wykonują teraz bardzo szybko, po prostu w naszym układzie AE, a to oczywiście wykonuje się prawie, że automatycznie, nie to co było poprzednio, że wiecie, musieliśmy tyle czasu czekać, aż to się nam wykraftuje, bo to leciało przez nasz układ logistic pipe'ów. Niestety musiał, a czy niestety może nawet i dobrze, że go usunąłem, bo teraz wszystko co potrzebujemy wykonuje się prawie w tej samej chwili, bo naprawdę układ AE jest pod tym względem o wiele, wiele lepszy od naszego konkurenta. Więc prąd już mamy zapewniony i teraz to już możemy spokojnie ustawić. Teraz już widzicie, z prawej strony oksygen, tutaj chciałem w ten sam sposób, czyli z tej strony chciałem, żeby leciał oksygen, ale nie da się tego zrobić. Okej. A gdybym go odwrócił, więc to będzie trzykijowo wyglądać. No ale chcę dostać surowce z tej strony, który ja chciałbym otrzymywać. Więc teraz będzie, że z tej strony powinien lecieć oksygen. Jest jasny. Ten jest taki. I teraz, który był którym? O, to jest pytanie. Oczywiście wydaje mi się, że chyba jest dobrze, ale oczywiście, żeby to sprawdzić, odpalimy sobie jakikolwiek crafting. Jak widzicie, oksygen jest żółty, więc jest dobrze. Usuńmy go na chwilę jeszcze. Sprawdźmy, czy ta strona jest dobrze ustawiona. Tu jest żółty, tutaj jest biały, więc jest w porządku, cała strona ustawiona. Łączmy je razem i teraz możemy przejść do kolejnej sekcji, czyli do sekcji, w której zamontujemy nasz cały system odnośnie przetwarzania. Pierwsza maszyna to będzie purifikator, który będzie stricte korzystał właśnie z tej naszej energii, która tutaj będzie produkowana, energii atomów, która będzie produkowana naszego tlenu, więc tego zamontujmy. I teraz oczywiście trzeba podpiąć do niego dopływ naszej cieczy. Dobra, to mamy załatwione. Kolejna sprawa to jest crusher. Montujemy go idealnie obok niego. Kolejną montujemy Enderich. I na końcu smelter. W ten sposób je układamy. I teraz trzeba je tutaj oczywiście jeszcze poustawiać odpowiednio. Więc dajemy, oczywiście wszystko pousuwamy, żeby tutaj nic nam nie wskakiwało. Dajemy auto wypakowywanie i zobaczmy na strony. Interesują nas te dwa kolory. Czyli kolor niebieski będzie z tej strony. To będzie automatyczne wyjście. Natomiast wejście będzie z prawej strony. Ustawiamy jeszcze wyjście dodatkowo. I tutaj mamy, to jest niepotrzebne, autosorting jak najbardziej i jedna maszyna jest ustawiona. Teraz w kolejnym kroku ustawiamy teoretycznie każdą maszynę dokładnie w ten sam sposób, czyli niebieski, czerwony, niebieski na wyjście, auto wypakowywanie i autosorting. I krok po kroku lecimy po każdej maszynce i spotkamy się na końcu.
Dobra, wszystko jest ustawione. Teraz potrzebujemy to, co jest najważniejsze, czyli jeszcze tutaj prąd dosłać im. Więc w tym miejscu mamy cztery te nasze maszynki. I oczywiście prąd podpinamy do tego układu. To niby jest kabel ten najsłabszy, jaki tylko jest, ale on nam powinien też spokojnie wystarczyć. Przynajmniej na razie, jak mamy bez upgrade'ów. Oczywiście tutaj dodały się upgrade'y na szybkość oraz upgrade'y na energię, więc czy to będzie zabawy? Wireless, to nie jest mój wireless. Kurde! Lunax, po co tutaj wykonujesz? Tak, a ten nuke to naprawdę jest bardzo fan, tak, bardzo fany. Dobra, w takim razie... czekaj, co ja potrzebowałem? Potrzebowałem taką Ender Chesta, żeby tutaj oczywiście to wszystko ładnie tutaj podmontować, czy potrzebujemy dopływ jakichś surowców, to będziemy mieli. I teraz taką Ender Chest, czy to będzie na pewno najlepsze wyjście? Mógłby się podpiąć oczywiście do układu Applied. Gdzie jest najbliższy układ? Tutaj jest najbliższy. Dzień dobry. Tak miło by było pana poznać. Mam jakieś świeczki a propos? Mam. F7. Tutaj to oświetlimy ten teren. Żeby tutaj nie było problemów z mopkami, bo naprawdę nie chciałbym tutaj się z nimi za bardzo zabawiać. Tutaj również też oświetlimy na wszelki wypadek. Więc okej. Okay. Tu mamy najbliższy system Applied Energetic. On nie jest prawdopodobnie daleko, więc chyba jednak wolałbym się do niego podpiąć. Kabelki mamy 13 sztuk. Czy jestem w stanie ich wykraftować? 20 na razie, Krzychu. Mogę je wykraftować, więc bardzo fajnie. Teraz potrzebujemy ekstraktor. Tak, Krzychu, nie gadałem z tobą tutaj, bo ty mi ten niuka chciałeś postawić. Kurde, jak możesz mi niuka stawiać? Wiesz co, byś się wstydził, kurde, jego mać. Ach, tak, będę taki chamski człowiek. Ekstraktor. No co, jest ustawiony crafting tego. Ale co, nie piszę, żeby człowiek mu brakowało, więc, czemu się nie wykonujesz? Proszę bardzo, mój ekstrakt tutaj mi dostarczyć szybciutko. On mi jest teraz niezbędny do dalszej produkcji. Dobra, powiem wam, że nie wiem, czemu nam się ten ekstraktor nie chciał wykonać. Eksporter nie chciał wykonać, przepraszam was bardzo. Ale już jest to spokojnie załatwione, ale potrzebowałbym jeszcze jednej rzeczy. Jest to oczywiście item duct albo item translokator. Czy mam item translokatora? Mam, więc wykorzystamy jego w tym układzie. W takim razie nasz części, który będzie odpowiadał za wyrzucanie tych surowców, będzie leżał w tym dokładnie miejscu. Więc tutaj go podepnijmy. Teraz tak, do niego od dołu standardowo musimy podpiąć naszą rurkę. Pięknie. Oczywiście muszę szybko wylądować, bo nam spada tutaj poziom u samej góry. Więc teraz mogę znowu lecieć w dół. Wow, 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 wow. Ojku, to by było straszne, jakby to jeszcze padł. Ojku, wszystkie itemki poszłyby się ciągać, żeby nie użyć innego słowa. Ale w porządku, jest jakoś dobrze, więc nie zginąłem, więc to jest straszny plusik. Jak wam się podobało to, że spadałem, to możecie oczywiście zostawić łapeczkę, bo jest to straszny motywator dla każdego twórcy nawet. Każda osoba, która nagrywa na YouTubie, powie wam, że każda łapeczka, która jest zostawiona pod filmikiem, jest strasznie motywująca do kolejnych nagrań. To po prostu jest taki po prostu strzał dla tej osoby, że kurczę, nagrywaj jak najlepiej, bo to jest fajne. To mniej więcej oznacza. Dlatego wielki szacunek dla wszystkich, którzy o tych łapeczkach pamiętają, bo wiem, że oczywiście jest hejt na te łapki, ale naprawdę uwierzcie mi, one są potrzebne. Niestety, może na YouTubie one dużo wam nie... Znaczy, na YouTubie one by dużo nie znaczą, bo YouTube szczerze mówiąc ma je głęboko w poważaniu, ale dla twórców są one strasznie istotne, dlatego naprawdę warto je dawać, naprawdę warto, bardzo warto je ustawiać. Wiem, że się pewnie narażę grupie osób, no ale szczerze mówiąc, to jest kanał dla was między innymi, dlatego chciałbym, żebyście mogli tutaj jak najbardziej w niego ingerować i mówić, co wam się podoba, a co nie. Okej, okay. Itemki tutaj już będą transportowane z naszego układu Applied Energetic, więc to już będzie skrzynka być cała zapełniona. Jeśli czynimy lagi mi odpuszczą, bo jak widzicie, gra mi się sama w sobie nie ścina, wszystko chodzi pięknie, ładnie, płynnie, jednakże po prostu lagi spowodowane tym, że serwer ma problemy, są i to jest dosyć mocno odczuwalne. Okej, okay, podłączenie jest gotowe i teraz przesył surowców musimy doprowadzić, czyli z tej skrzyneczki doprowadzaj do tego naszego urządzenia. Puść!
I teraz automatycznie on zaczął swoją produkcję, więc zaczyna rozwalanie wszystkich bloków jak najdrobniej się tylko da. Z czego automatycznie to, co tutaj się wyprodukuje, powinno przelecieć do kolejnego układu. Tak, dokładnie, naszego Crushera teraz to leci. Z Crushera poleci to do kolejnego układu, czyli naszego Endricha. Dawaj, dawaj, proszę, zademonstruj, jak to pięknie wygląda. Poleciało do Endricha, teraz to poleciało, 3 sztuki łańcuchy tutaj przeszły. Tylko teraz tak o, jak zauważyliście, on pracuje 3 razy szybciej niż pozostałe maszyny. Co za tym idzie? Musiałem wyprodukować jeszcze po 3 te pozostałe maszyny, żeby one się faktycznie mogły wyrobić w porównaniu do tego jednego. Dlatego też kolejne maszyny dostaną lepszy upgrade odnośnie jego samego. I tutaj przychodzą nam na pomoc upgrade'y takie jak upgrade'y speedowe oraz upgrade'y energetyczne. Więc pierwszy zajmiemy się upgrade'em speedowym. Potrzebuję ich bardzo dużo, więc wykonam sobie maksymalnie ile mogę aktualnie. Czyli klikamy 8, jeszcze raz 8. Dobra, tyle nam wystarczy. Upgrade'y energetyczne. Odnośnie większej ilości energii, którą mogą one gromadzić. Też wykonamy sobie tutaj tylko z 2 mamy. Więc w takim razie potrzebujemy złoto przerobić. Staka sobie przerzućmy. To powinno nam to gdzieś fajnie szybko się wykonywać, chociaż to leci naszego układu pojedynczego craftingu. Więc może to być lekki problem, ale jak najbardziej już to mamy, więc wykonamy sobie całość i teraz możemy to przełożyć do naszych maszyn. Tak jak mówiłem, on będzie miał najmniej upgrade, on dostanie 2 energii, 2 speedu dostanie, ten dostaje energii, może każdy z nich dostanie już po 3 energii, czyli ten po ten 3 i ten również 3. Tylko że tam musimy to oczywiście jeszcze obsłużyć, musimy wyciągnąć te surowce tak w ogóle, więc potrzebujemy importer 1. Nie wiem, czy on się tam skraftuje, czy też nie, bo jak tutaj są problemy z tymi autocraftingami, ale to trzymając tak szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego takie coś może się zdarzać, że bo craftingi są dobrze ustawione, ale coś z serwerem ma problemy. Ogólnie muszę go podnieść do wyższej wersji, bo on cały czas to jeszcze bazuje na wersji Direwolfa 1.0.19 bodajże, a już jest chyba wersja 23, więc wow, naprawdę jest znacząca różnica między aktualną wersją a tą wersją, którą ja tutaj posiadam u siebie. Dlatego też oczywiście będzie trzeba to nadrobić. I dobra, mamy 3, 4, 4, 4. Układ się nam zatkał, bo tutaj oczywiście nie ma tych craftingów. I teraz tak o, kolejnym kroku damy upgrade'y w ten sposób, że damy po 5 w tych oczywiście, które są bardziej dla mnie potrzebne i 3 dołożymy do tego pierwszego, czyli w tym idzie po 3, w każdym kolejnym leci po 5. One powinny też szybciej się teraz uporać z tym wszystkim, więc mam nadzieję, że teraz to wszystko będzie wyglądało o wiele, wiele lepiej. I teraz... Czemu ty się zablokowałeś? Proszę ciebie. Proszę mój ty drogi. Czemuż ty się zablokował? Tak, układ zwariował nagle. Nie ma zielonego pojęcia o co, come on, jak tutaj sobie z tym poradzić? I teraz tak, bądź mądry, pisz wiersze o co tutaj chodzi. Dlaczego ma takie problemy teraz aktualnie, tak przypadkiem oczywiście jak nagrywam, układ musi mieć swój jakiś tam niezrozumiały problem. Używa takiej, potrzebuje takiej energii. Czyżby upgrade, na które za dużo dałem tych upgrade'ów odnośnie energetyki? Nie, jest wszystko w porządku. Nie mają gdzie przesłać surowców, mają surowce gdzie przesłać, więc to też nie jest ten powód, jak tutaj powinien być tak naprawdę. No dobra, już wiadomo czemu. Oczywiście nie ma oksygenu, więc jak on ma tutaj produkować? Ale tutaj jak widzicie, dałem odgałęzienia na wodór, ale wreszcie go nie wykorzystuję. Tlen leci tutaj, a nasz wodór jest niewykorzystywany całkowicie. Dlatego też teraz czas się tym zająć. Wyprodukowaliśmy tutaj sobie hydrogen generatory. Co to takiego jest? Oczywiście to jest produkcja prądu, najprościej mówiąc. Więc teraz, żeby ten prąd tutaj faktycznie się ładnie produkował, musimy pierw połączyć te wszystkie układy razem. Więc pójdziemy tutaj na tył i tyłem przeprowadzimy ten kabel, żeby połączył się z tym, z tej strony. Dzięki temu dostaliśmy troszeczkę
bardziej jednolity układ, czyli mogę zamontować sobie gdzie chcę teraz te nasze hydrogeny, one będą i tak się pracowały poprawnie. Więc zamontujemy po dwa z każdej strony. Oczywiście tutaj widzę, że muszę jeszcze jeden doprodukować, ale go później doprodukuję w takim razie. Teraz one, widzicie, zaczynają produkcję prądu. Dosyć szybko nawet wam powiem. Więc teraz te nasze generatory, które wykorzystują nasz wodór, który i tak dzisiaj jest dla nas surowce, taki wiecie, niepotrzebny całkowicie, możemy podpiąć. Teraz tylko, czy ty się w ogóle podpinasz pod to? Nie, ty się pod to nie podpinasz, ale przecież my po to właśnie to rozwalmy. Nie spadaj mi tutaj, proszę pana. Dobra. Wykorzystamy tutaj jeden bank energii, żeby tutaj troszeczkę te źródła móc sobie kontrolować mniej więcej. Więc tak o, ten nasz kabel tutaj zamontowany musimy troszkę inaczej ułożyć, a w tym celu zbudujemy sobie platformę powiedziałem safe, a nie, że teraz tutaj marnujesz swoje bloki. Okej, tutaj sobie staniemy bardzo pięknie, rozwalimy to, mam nadzieję, że to zbiorę, bo to jest dosyć cenny surowiec. Cenny surowiec, którego oczywiście nie mam przy sobie. Albo mam, tylko nie z tego świadomy, bo są lagi. Tak, irytująca sprawa, wiem o tym. Też mnie to irytuje, uwierzcie mi. Właśnie, o to chodzi. Dobra, teraz odpinamy ten nasz kabelet, czyli usuwamy tutaj mu kilka klocków, do których podpinamy nasz bank. Tutaj, więc w tym miejscu pójdzie nasz bank. Oczywiście tutaj doprowadzenie i wyprowadzenie prądu, jak najbardziej trzeba zamontować, żeby tutaj jednak ten prąd tutaj ładnie sobie kursował między tymi wszystkimi urządzeniami. I teraz montujemy kabelki uniwersalne, które również doprowadzą nasz prąd, tylko że teraz znowu one się nie łączą. Więc tym niemniej, że tylko chyba z jednej strony jest wyjście, tak. Tylko z tej strony jest wyjście. Co mi z tego całkowicie nie pasuje, ale dobra. W takim razie tutaj jest wejście, z każdej strony jest wejście oksygenu, z jednej strony jest tylko wyjście. Szkoda. Szkoda, naprawdę wam powiem, bo naprawdę wolałbym, żeby to było z każdej strony, ale dobra, akceptuję to, że tak twórca wymyślił, więc ustawiam, żeby każdy miał wyjście z mojej strony i oczywiście to pójdzie teraz tutaj ładnie sobie na dół, żeby to wszystko tutaj ładnie się podpięło. Dobra, oczywiście to podmontowanie trzeba to zrobić. Wystarczy tutaj takie jedno przejście, to później usuniemy, ale na razie może to ono jeszcze tutaj sobie tak stać w ten sposób. Podmontowanie zrobimy w ten sposób, że tutaj z tej strony będzie takie główne złączenie się tych dwóch układów. Więc teraz tego poprowadzimy to po długości. Lagi, kochane, wy mi pozwolicie mi tutaj nagrywać do końca, czy będziecie mieli teraz jakieś problemy? Oto jest pytanie. Dobra, i w ten oto sposób mamy układ już w pełni tutaj zasilony. Dziwnie mi tutaj przylagowuje przy nim. Będę musiał sprawdzić dokładnie w konfigu, czy coś tutaj z mechanizmem nie zmieniło i zaktualizować sobie mechanik oczywiście cały, bo wydaje mi się, że troszeczkę on jest niekompatybilny z czymś i dlatego on mi tutaj leci, tylko podlagowuje. Ale oczywiście to zweryfikuję sobie już poza odcinkiem, bo już to jest całkowita końcówka tego odcineczka, więc to samo, no nie ma więc tutaj sensu aktualnie tutaj kombinować i szukać winnego. Więc dobrze, w tym miejscu mam naszego chesta. Podmontujmy się do niego. Oczywiście muszę zejść w dół, wylądować na czymkolwiek teraz. Okej, wzbić się znowu w powietrze, wziąć sobie klucz. No, wzbijaj się w powietrze. I kluczem to przesunąć. Oczywiście tak, żeby to było skierowane tylko i wyłącznie do góry. I podpiąć wszystko pod nasz układ od Applied Energetic, żeby temu mógł doprowadzać nasze surowce. Kurczę, naprawdę jest to troszeczkę irytujące, wam powiem. Takie dziwne troszeczkę. Kurczę, naprawdę, pierwszy raz spotykam się z takimi lagami tutaj. To są pierwszy raz, dosłownie wam teraz mówię. Pierwszy raz mam taki dziwny lag. Za każdym razem. Nie mam pojęcia, z czym to jest spowodowane, ale to chodzi z tego układu. Jest to strasznie kompaktowy, taki mały układzik potrajania surowców. Jest on bardzo wydajny, bardzo fajny, bardzo przyjemny, ale dziwi mnie troszeczkę, dlaczego on tak się laguje. Ja się oczywiście dowiem, o co tutaj kaman z nim. Prawdopodobnie to jest coś w konfigu tutaj źle ustawione, bo nie obstawiałbym tutaj oczywiście komputera, bo komputer jest już aktualnie na takiej wersji, że no mała szansa, że on by mógł tutaj cokolwiek lagować. Tak szczerze powiedziawszy.
Chociaż nie na samo jak ten item translokator, który będzie radził z przesyłaniem surowców, ale go też dokładnie to jeszcze zweryfikuje odnośnie działania. Więc w takim razie już po wykonaniu, zakupcie tego odcinka, bo nie wykonujemy wirelessa, bo już mi to Lunax wykonał, niestety chciałem to wam pokazać jeszcze raz, no ale skoro już nie muszę, więc w porządku, niech będzie. To dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie, dawajcie lubionych, polećcie znajomym, łapeczki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku i dzięki, że tutaj właśnie z nami teraz byliście. Na razie wszystkim.